Witam serdecznie przy okazji kolejnej wideorecenzji na portalu Zegarki i Pasja. Meister to linia męskich i damskich zegarków o eleganckim charakterze marki Junkans. Dzisiaj tak zaprezentuję zegarek Meister Driver. Jego budowa oparta jest na tej samej koncepcji co standardowe zegarki marki Junkans linii Meister. Wraz ze smukłą budową koperty, bardzo wąską lunetą, pięknie wypukłym szkłem hesalitowym z powłoką Sikra Line, również wypukłą tarczą, można powiedzieć, że tworzy, przynajmniej tak z opisu by wynikało, niemalże wzór eleganta. Tak jak wzór metra. Ale nie jest tak do końca, ponieważ w linii Meister Driver Junkans pozwolił sobie na sporo ekstrawagancji, czyniąc ten zegarek jednocześnie bardzo wyjątkowym. Głównie efekt ten osiągnięto ciekawymi wzorami tarczy. Pięknymi fosforyzującymi indeksami, tutaj w postaci cyfr arabskich symbolizujących poszczególne godziny, jak i wyrazistymi wskazówkami, oczywiście także z masą luminescencyjną. Do tego pasek, jak widać, w bardzo odważnym kolorze. No i mamy kompozycję niewątpliwie robiącą wrażenie, ale nadal utrzymaną w granicach dobrego smaku i jednak elegancji. A po zmianie paska na bardziej stonowany, jakiś ciemny, utworzy nam się bardzo uniwersalny zestaw, który śmiało można nazwać niemalże klasycznie elegancki. W tym konkretnie modelu ciekawie również rozwiązano podwójny datownik. Okienka pod godziną 12 i nad godziną 6 inspirowane są okienkami całkowitego i dziennego licznika przebiegu na zegarach samochodu Maybach z czasów międzywojennych. Zegarek ten w wyjątkowo trafny, ale i niewymuszony sposób oddaje ducha tamtej epoki. Ducha, kiedy samochody projektowano w nieskrępowany sposób, nie przejmując się żadnymi walorami ekonomicznymi, a projektanci mieli pełne pole do popisu, tworząc projekty, które naprawdę zapierały dech w piersiach. Dziś zegarki linii Meister Driver, jak dla mnie, są jednymi z najbardziej atrakcyjnych na rynku zegarków inspirowanych właśnie klasyczną motoryzacją. A przy tym nasz bohater jest bardzo uniwersalny, a przy rozmiarze nieco ponad 40 mm według mnie doskonale układa się na większości nadgarstków. Serdecznie zapraszam również do klasycznej recenzji tego zegarka. Będzie tam dużo więcej danych technicznych, wrażeń, a także zdjęć obrazujących jego piękno. Serdecznie dziękuję i pozdrawiam.